Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, rozpoczynamy sobie nową serię z Need for Speed'a Most Wanted i jest to gra, którą ogrywałem jakiś czas temu na streamach. Wiele osób prosiło mnie właśnie po streamach, żebym zrobił z tego serię, ewentualnie żebym jakieś odcinki ze streama wrzucił do archiwum. A tak więc stwierdziłem, że w sumie fajnym pomysłem byłoby zrobienie takiej krótkiej, fajnej serii właśnie z tej gierki, a która będzie pewnie miała gdzieś około 16 odcinków, bo jak wiecie, jakieś pół godziny to jest jakiś tam wstęp, gdzie dowiadujemy się całej historii. Potem z każdym odcinkiem chciałbym pokonywać danego bossa na czarnej liście. Jest ich 15, więc około 16 odcinków półgodzinnych z tej gierki możecie się na moim kanale spodziewać. Myślę, że to jest fajny taki powrót do starych, fajnych czasów, gdzie Need for Speedy były naprawdę na wysokim poziomie. Jest to moja ulubiona część, tak więc z chęcią wam ją na swoim kanale pokażę i powspominamy sobie stare, fajne czasy. Myślę, że będzie tutaj sporo takich historyjek do opowiedzenia, jakieś moje przygody z Need for Speedem. Zobaczymy, jak to kiedyś wyglądało Need for Speed, jak dzisiaj wyglądają, czego brakuje tym nowym Need for Speedom. Tak więc to by było chyba tyle. Gram sobie na PC-cie, bawiłem się w jakieś różne mody, które umożliwiają poprawienie grafiki, ale powiem wam szczerze, że sprawdzałem różne nagrywki i dużych różnic, jeśli chodzi o materiał, już na YouTubie nie było, bo tam jest niższy bitrate i tak. Myślę, że gra na tyle dobrze wygląda oryginalnie na max detalach na PC-cie, że nie trzeba jej tutaj w żaden sposób modyfikować. A pytałem was też, czy chcielibyście zobaczyć taką właśnie bardziej wersję, gdzie same kolory w grze wyglądają jak ten Need for Speed Most Wanted z 2012 roku. I wiele osób pisało mi, że wtedy gra traci klimat. Macie rację, rozpoczynamy sobie serię z tutaj gierki Need for Speed Most Wanted seryjnej, po prostu bez żadnych modyfikacji, bez czegokolwiek innego. Tak jak gra powstała, tak ją dzisiaj nagrywam na max detalach w 60 klatkach. Tak więc myślę, że możemy z tym ruszać. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Szczerze powiedziawszy, ten jego Mustang wcale nie jest taki dobry. E46 w tej wersji jest najmocniejszym autem w grze, którego ciężko strasznie pokonać. Niestety. Żeby to auto pokonać, trzeba było tutaj się zastosować do nieuczciwych zagrywek. No, o czym zaraz się przekonamy. No dobra, w końcu sobie tutaj mogę pojeździć. Szczerze powiedziawszy, chyba E46 to takie najbardziej charakterystyczne auto związane z Need for Speedem, co nie? Chyba każdy, jakby, nie wiem, gdzieś tam był zapytany o to, jakie auto kojarzy mu się z Need for Speedem, serią Need for Speed, to pewnie duża część, może nie wszyscy, ale duża część osób pewnie powiedziałaby, że... Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. No, że to właśnie 46. No i niestety dostaliśmy informację, jak widzieliście, słyszeliście, czy też przeczytaliście, że no w aucie było coś prawdopodobnie majstrowane i niestety nasza przygoda w tym wyścigu no nie dobiegnie do samego końca. Teraz mamy przedstawiane właśnie takie wydarzenia przed tym wyścigiem samym, abyśmy fabułę mogli tutaj poznać troszeczkę. Więc też będzie nam dane pojeździć sobie dosyć sporo teraz wyścigów tą E46.
Did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Skubany, no. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w tamtych czasach jeszcze jakby elementy wizualne gry były na takim średnim poziomie, że postać wycięta z green screena, jak te tutaj, które widzieliście, strasznie się odróżniało od tła, nie? W tych nowszych częściach ta różnica jest zdecydowanie bardziej zatarta. To wszystko tak filmowo wygląda. No ale no dobra, mamy tutaj kolejny pojedynek, tym razem z Toyotą Suprą. Też cudowne autko, które na szczęście będzie można wygrać w tutaj w walce z jednym z bossów z czarnej listy. W ogóle jest sposób na to, żeby zdobyć wszystkie auta w grze. Nie wiem, czy on się sprawdzi w 100%, ale sprawdzimy sobie to. Będę chciał wygrać każde auto. Ewentualnie, z tego co też na streamie pisaliście mi, można wyłożyć autosave'a i w każdym chwili, jak się auta nie wygra, Alt F4 i od nowa, nie? Tak więc jest jaka możliwość. Fajnie, no mówię, byłoby mieć te auta w swojej kolekcji wszystkie. Chociaż chyba i tak jest ograniczona liczba w garażu, chyba do 10 aut. Ale mniej więcej chciałbym wam te wszystkie auta zaprezentować tutaj w wyścigach. W sumie jak największą ilość tych pojazdów. Najbardziej, powiem wam, boję się tutaj tuningować wozy, bo w tamtych czasach tuningowanie wozów w takim stylu, jakie się tuningowało, było czymś normalnym. Dzisiaj dużo osób powie, że te auta gdzieś tam tuningowane z Need for Speed'a Most Wanted to taka troszeczkę wioska już, nie? Ale no zobaczymy, postaram się tuningować tak te wozy, żeby na dzisiejsze czasy jeszcze w miarę ok wyglądały. Kurczę, tak przyzwyczajałem się do tego E46 i teraz jak mi to auto zabiorą, to ciężko będzie się przyzwyczaić do jakichś aut słabszych. Ale będzie też ogromna motywacja, żeby jak najszybciej tych wszystkich bossów porozwalać i no, zdobyć nasze auto. Okej. 10 tysięcy wpadło. Dosyć szybki też wyścig, jak widzieliście. Praktycznie mając E46 byliśmy nie do pokonania, co nie? Więc trzeba było jakieś sztuczki nielegalne stosować na nas. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer quarter mile. Whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000! Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with this?
I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it 10 grand? Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. When he's through with you, I never want to see your face again. No dobra, mamy kolejny wyścig. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę te postacie z Need for Speed'a tego są tak cholernie charakterystyczne, że mimo upływu lat, bo ja tą grę miałem na... kupiłem sobie ją na premierę. Do tej pory mam wersję pudełkową właśnie premierową. To było w roku 2005. Ja nadal te postacie wszystkie pamiętam, nawet te historie, które były nam gdzieś tam na ich podstawie opowiadane, że tam, nie wiem, chociażby Sony, który jest na 15 na liście, gdzieś tam dostało kasę od ojca na auto, na części. Mamy też policję, ale tutaj policja jest na tych pierwszych etapach dosyć łatwa do pokonania i znaczy z nimi problemu nie będzie. No mówię, te postacie są tak cholernie charakterystyczne, czego te dzisiejsze gry na dobrą sprawę nie potrafią nam zaoferować. Pogramy, odstawimy na półkę i za kilka lat tych postaci nie będziemy kojarzyli, a te naprawdę cholernie charakterystyczne, całe historie, jeśli chodzi nawet aspekty wizualne, każdą z tych postaci kojarzę z widzenia, wiem jak wygląda, jak tylko sobie zobaczę gdzieś tam ponownie w kartce, to wiem kto to już jest, nie? I jakim autem będę się ścigał, jakim on będzie się autem ścigał z nami, kiedy będzie z nami rywalizował, co nie? Tak więc fajna sprawa. Mam też wersję na Xboxa 360, ale zdecydowałem się podać wam wersję PC-tową, ponieważ ona najładniejsza jest w wersji polskiej. Wersja na Xboxa moja jest w wersji angielskiej, tak więc zdecydowałem się właśnie na pokazanie wam tej gry w wersji PC-towej. No i jak widzicie, potwierdzają się moje słowa. E46 jest nie do pokonania, jak ja jestem za jego kierownicą. Okej. Okay. No wszystko szło w miarę okej, widzicie, nie? Udawało nam się wygrywać. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. No dobra. Żeby tutaj zyskać szacunek, reputację, trzeba z kilkoma się ścigać. Zobaczcie to, jak to BMW tutaj odstawia rywali już na samym starcie. To jest jakaś masakra. Pokażemy im, gdzie jest ich miejsce, żeby się bali nas w kolejnych zawodach. Czy to będę jechał Golfem, czy to Punto, niech wiedzą, że nie tylko auto jest mocne, ale też kierowca, który za kierownicą tego auta siedzi, jest mocny. Chociaż w tych starych Need for Speedach potrafili rywale oszukiwać. Szczególnie pamiętam w Carbonie, jak się jakieś tam drifty robiło, to tak potrafili oszukiwać przeciwnicy. To była jakaś masakra. Carbona też sobie pewnie kiedyś tam pogram. Jeśli wam się spodoba pomysł na też pokazywanie tych starszych gierek, to jak najbardziej będę chciał jakieś tam starsze tytuły ogrywać. Jakieś moje ulubione starsze tytuły. Jeśli chodzi o Need for Speed, to wiele razy wam mówiłem. Najbardziej mi się podoba Underground, 1, 2, Most Wanted i Carbon. To takie moje ulubione części, jeśli chodzi o właśnie serię Need for Speed. A grałem we wszystkie, powiem wam. Nie tak, że grałem w każdą grę od premiery, tylko pamiętam, że nadrabiałem sobie jakieś tam tytuły, których wcześniej nie miałem okazji ograć, nie? No więc grałem w każdą część, ale mówię, te największe wrażenie
robiły na mnie, robiła seria Need for Speed na mnie z tych czasach gdzieś tam Undergrounda, jedynka, dwójka, Most Wanted, Carbon. No to też jakoś się łączyło z premierami filmów Szybcy i Wściekli, nie? Oglądało się film i samemu chciało się gdzieś tam pościgać i to było idealne posunięcie ze strony EA, że stworzyli właśnie taką serię. Raczej taką grę w serii, nie? No dobra, mamy kolejne zwycięstwo. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around. No dobra. Ja już wiem, że na nich muszę uważać, ale raczej nic z tym nie zrobię. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. No i teraz sobie wrócimy do tego wyścigu z początku, który widzieliście. Tam nam przerwano jakby akcję i mieliśmy takie lekkie przypomnienie, jak tutaj w ogóle dostaliśmy się, z kim się ścigaliśmy, jak wszystko wyglądało. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Dobra, ciśniemy przed siebie. Już na starcie widzicie, ładnie go odstawiłem. Ale cóż to tutaj zmieni? Nic nie zmieni po prostu. Ciekawy jestem, czy mnie teraz dogoni, jak sobie tutaj wybrał jazdę górą. Nie. Gdzie tam mu wygrać? A już. No mówię, czasami ci rywale potrafią ostro szukiwać. Nie wiem, nie pamiętam już jak było tutaj właśnie w tej części gry. Ale pamiętam, że były takie epizody niejednokrotnie. No, w ogóle fajny temat do rozkmin jest... fajnym tematem do rozkmin jest policja, bo w tej nowej części, najnowszej Need for Speed'a policję trzeba prosić, żeby nas gonili, trzeba dawać im fory, żeby nabić jakieś tam punkty w tej ścieżce bezprawia. Tutaj, jak policja była na tym wysokim poziomie już, na tych wyższych levelach, to naprawdę były cholerne problemy, żeby te pościgi tutaj zgubić, co mi się strasznie... znaczy tak, wkurzało mnie to, bo było ich ciężko tutaj zgubić. Ale sprawiało mi to po wygranej satysfakcji. W Need for Speedzie tym najnowszym powiem wam, że jak gdzieś tam ścigałem się z policją, to miałem taki powiedzmy lekki niedosyt, jak policja została zepchnięta totalnie na drugi plan, a powinna moim zdaniem odgrywać sporą i to ważną rolę. Niedługo premiera wersji PC-towej Need for Speed, też przekonacie się, bo pewnie większość z was jeszcze nie grała. No i co, zobaczcie jak go odstawiłem. No i mamy po raz kolejny informację. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast.
Lekkie déjà vu, ale mówię, powracamy ponownie do tego tutaj fragmentu fabularnego. No, ktoś grzebał przy aucie i to zdecydowanie. No właśnie, i w tym momencie nasze E46 GTR uległo awarii i zostało jakby przekazane, tak, skonfiskowane, no bo założyliśmy się o auto. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's on show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat. Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. Stops that way, champ. The UC thought you were the one, but you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. They're gonna love you in the big house, baby. Czy was też ta baba wkurza tak samo jak mnie teraz? Ja pierdzielę, jaka głupia pipa. No i mamy Erik z ósemkę. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Zobaczcie, jeżdżąc swoim autem był 15, a kiedy dosiadł naszą M3-eczkę, pierwsze miejsce. Dobra, słuchajcie, musimy sobie wybrać jakieś auto do pierwszych jakby tutaj rywalizacji. I pytałem się na streamie, co byście chcieli zobaczyć. W sumie to, co chcieliście zobaczyć, to co ja chciałem, z tym czym ja chciałem pograć i to, co się okazało najmocniejsze, to Punto. Tak więc pojeżdżę sobie właśnie na samym początku punciakiem, potem pewnie zdobędę tego Golfa GTI, więc sobie troszeczkę nim pojeżdżę. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. A też Punto ma najlepsze przyspieszenie z tych trzech aut, dlatego też akurat te auto chciałem sobie wybrać. Jak ktoś zepsuje, gdzieś walnę w coś, to te przyspieszenie ma moim zdaniem duże znaczenie, dlatego też akurat Punto. Golfa, na Golfa by mi nie starczyło, a tak Golfa bym nie kupił z tego względu, że no Golfa chciałem zdobyć, nie? W pierwszej rywalizacji, którą zobaczycie już w kolejnym odcinku. Lexusa też będziemy mogli wygrać, ścigając się z 14 osobą na liście, więc też bez sensu go kupować. No więc wybór padł tutaj na tego punciaka. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist.
Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. No i mamy naszego pierwszego rywala, którego będzie bardzo łatwo pokonać. Powiem wam tak, czy będzie droga do pokonania rywala długa czy krótka, tak i tak jednemu będę zawsze poświęcał jeden odcinek. Tego zawsze się możecie tutaj spodziewać. No jak widzicie, mamy Volkswagena Golfa GTI. No dobra, czyli tak wygląda nasz rywal. Widzieliście przed chwilą auto, jakie będę chciał oczywiście zdobyć, żeby w ogóle dostać się, tak dla przypomnienia, bo ktoś może, nie wiem, nie pamięta lub ktoś może nie grał, żeby w ogóle się do niego tutaj zmierzyć się z nim, trzeba wygrać 3 wyścigi, zaliczyć 3 kamienie milowe, czyli przejechać albo przez jakiś fotoradar, albo gdzieś tam zniszczyć jakieś auto, albo uciec z policji w jakiejś danej ilości minut. Albo ścigać się ileś minut, oraz też trzeba mieć notowania na jakimś tam poziomie ustalonym. Potem są właśnie wyścigi z rywalem, tak więc to będę wam pokazywał w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, że będziecie się fajnie razem ze mną bawili. Zostawiajcie łapki w górę, żeby ten filmik dotarł do jak największej ilości osób i czekajcie na kolejne odcinki, które prawdopodobnie będą codziennie, ewentualnie co 2 dni, tak więc tego się możecie spodziewać. Tak więc to by było na dzisiaj tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!